Witajcie, kolejny odcinek, już niedaleko do końca, lecimy. Znajdź wyjście, no dobra. Tutaj co jeszcze mamy? Z boku. No, tu coś na dole. Toksyczny, mam na maksa. Tu nic nie ma? Nie ma. No dobrze, nie wiem ile do końca, ale pewnie jeszcze ze dwa odcinki max. Chyba koniec. Widzę, że już tutaj zapowiada się na końcówkę. Wszystkie zagadki rozwiązane. Te łamigłówki, więc... Do końca lecimy. Co na końcu? Co tu za boss będzie? Bo to ewidentnie boss będzie. Kate! The growth! It's eating me alive! Ten Mike, a to jest ten z kapsuły na początku, tak? Co tam leżał w statku, nie? No właśnie, go... Kurde! Nie uratowałeś mnie. Kurde, nie wiem, że będę z tym walczył. No tak, to jest ten z kapsuły. Dobra, neuropasożyt. Spokojnie. Co tu można robić? To możemy robić. Spokojnie. Dobra, tych małych chyba na razie. Jak oni biją? Jest dużo. Fokus, fokus. Dobra, jeszcze raz. I tutaj. Teraz lepsze mam sterowanie. Naprawdę, warto było zrobić. Bo to sterowanie poprzednie, co grałem, to... Na tym pajączku to miałem tak toporne, że ja tam nic nie mogę celować. No ale, teraz pójdzie łatwo. Mam nadzieję. Dobra, co tu jest? Tu jest... Aha, to jest to. Czyli mogę uzupełniać. No, coraz więcej ich chyba. Dobrze jest, idzie gładko. Tylko czy to mam strzelać? No tak, jasne. Już 25% energii. Aha, teraz czerwony. Czyli ogień. Dobra, czyli okej, okay, wszystko jasne, no jest. O, ale trudno. Dlaczego tak jest? Wszystko jasne. Od razu dostałem, chyba trzeba uciec. Albo od razu celować w niego. Też wiadomo co zrobić, nie, ale się nie uda. I koniec jest. Dobra, odkąd to jest? Nie no, tutaj, dobra, niedaleko. Początek. Dobra, spowolnienie zrobimy. Znowu sposób trzeba znaleźć na tego. A co mnie w ogóle zabiło? Te kamienie? Ogon jego? No nieważne. Neuropasożyt, kurde no. Jedziemy z tobą. Ja po prostu muszę w tego dużego ładować. Żeby go szybko zmiękczyć. Tak jest. No i teraz, co to jest? To jest to. To jest ogień. No bierz! I co? Co tu? Co to jest? Aha, okej. O, co się dzieje? Oha. Nie widzę go, nie widzę cię. Nie widziałem cię. Dobra, trzeba uzupełniać też. Mhm.
Dobra, tutaj ogień. Okej. Walam z ognia. Nie ma ich. Co teraz znowu to samo? Dobra, okej, czyli to muszę. To muszę. I to. Czyli muszę w niego celować. Nie wiem skąd jest, leci. Nie widzę go jeszcze. Tutaj. Okej. Dostał, dostał. Bardzo ładnie. Dobra, tam jest trucizna i ogień znów. Dobra, okej, najpierw tego. Kurde, niełatwe. Ale bije. Bije, no, parto. Kurczę, oni mi przeszkadzają. Dobra, trucizna. Bierz to. Okej. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. Teraz ty. Przeładowanie. Nie jest trudno. Już widzę. Spokojnie, ludzie. Nawet na hardzie bym to zrobił teraz. Aha, czyli źle. Bo się odrodził. Nieźle. Rzucimy sobie. Powolnijmy trochę ich i dajemy z tym. Tak jest. Ile energii ma? Bardzo mało. Ok, teraz to. Cztery strzały mam, niedobrze. Dobra, spokój. Tu jesteś, tu jesteś. Jeszcze raz. Tutaj. Dostałem. Strzeliłem. No dobra, centymetr ma. Więc luz będzie. Brak amunicji, dobra, super. Dziękuję, twarzą w twarz z koszmarem. Trofeum srebrne. Neuropasożyt pokonany, ale łatwy, bo to akurat już wiadomo, że te kolory już się człowiek zorientował, to łatwo. Teraz mogę powiedzieć, że łatwa gra. Na początku tylko trudno było. Nie byłem dopakowany i nie wiedziałem, co robić. No, fabułka. Tamara mnie budzi. I thought you were gone. Again. Tamara? How did you find me? Took me quite a while to get down. That was a nasty drop. I just followed the trail of monster corpses until I detected your signal. That monster... It produced some kind of hallucinogenic gas. I thought it was Mike. I thought... Hey, you did it. You stopped it, whatever it was. We'll use that monolith. It's our way back to the Hermes. Can you operate it? No, but as I said, I have some help. I'll explain everything when we get back. I just hope Mike will be okay. Dobra, okej. To co, mamy wrócić? Znajdź wyjście. To trzeba do tej bazy wrócić, nie? Chyba. A to co to? Dobra, to jest ten pasażer skan. Neuropasażer. Neural substance directly into the air around it. This explains why I was seeing things. No, halucynacje wytłumaczone.
wytwarzane. Sprawia, że uniki spowalniają czas, co pozwala Kate na zmianę pozycji. Kolejna umiejętność? Nauka górą, zdobyto trofeum. Wytwórz wszystkie gadżety, fajnie. No tak, to był ostatni gadżet. Delokalizator. No używam go. I co? Aha, by strzelić w grudki na plecach. Dobra, czyli trochę spowalnia to czas. No takie, może mało przydatne, ale niech będzie. Dobra, wszystkie mam faktycznie. Ale ta pułapka grawitacyjna mi się podoba, to zwolnienie. Jest więcej czasu na strzał. No to jeszcze gra wygląda ok, no. To czerwień, te tkanki, pasożyty, jeszcze jakoś tak, no średnio, nie, ale nie ma tragedii. Ale tam jak wodę zobaczyłem na początku, to fatalnie to wyglądało. A teraz gra się rozkręciła, całkiem dobrze. Liniowa jest oczywiście, ale... Fabularnie jest fajna. Klimat ma. Wchodzimy. Aha, czyli jeszcze na dół. Znajdź wyjście. There. I have restored this monolith, which in turn reactivated the entire network. You can use it to transport us all back to your vessel. Tam będziemy się rozprawiać chyba z ostatnim bossem pewnie. I historia się wyjaśni. No fajnie. Dobra, statek. He's doing better. The cellular reversal is ongoing, but the nanomachines will remain in his blood. They are one alien signal away from switching back into mutation mode. So, let me get this straight. You somehow regenerate after dying, and you've been seeing and hearing this alien being who used to be one of the people that created this place? From what I've gathered, all of this is some kind of an experiment. A planet-wide lab. It manipulates genes of living things, creates permutations, in hopes of finding something called the Code of Life. Basically, some sort of secret message hidden in genes, connecting no all się wyjaśnia things fabułko. That's... I believe woe is the proper term. Woe, indeed. But the experiment was hijacked by this entity they call the Custodian. The creepy voice we heard in the alien installation? Yes. This thing started experimenting on the alien scientists themselves. Some of the monsters we encountered, they used to be people. That is horrible. It still wasn't enough to unlock the code, so the Custodian, he reached out across space to find new specimens. Us. Us. Nawet ciekawe. Stawki też do poprawy. Fatalna jakość. Kompresja taka, że artefakty widać. You are correct.
The nanomachines in your friend can be easily used again to restart the mutation process. The custodian will eventually infect all of you. He has many more injector constructs at his disposal. And after he's done with us, he'll go back to Earth for more humans. It is likely. You're just his initial batch. A trial run. Now that he's confirmed you're compatible, after he's done with you, he will likely seek out more of your kind. We must end him. Agreed. No, to chyba ostatni. Rozdział 6. Per Aspera. To już ostatni jest. 6 rozdział. We can get to my research facility. I need to show you something. All right. I'm heading to the monolith. No właśnie, to był początek. Tutaj ten emblemat, nic. Aha, co tam jest z tyłu? Nie, to nic nie było, nie? Dobra, pobliski monolit. No tutaj jest. A co jest w bazie? Nie mogę. Aha. No dobra, idziemy. Chyba, że tu jeszcze cofam się. Też nie mogę, nie? No nie mogę się cofnąć, tylko tu nic nie ma, nie? Dobra, spokojnie, idziemy do celu. Nawet stamina jest wytrzymałość. To są I am inputting the access coordinates that lead to my facility. Teleportacja laboratorium. Okej. My facility is nearby. No i to jest ten początek. Tu nic nie widać. Dosłownie. Ale mamy rzecz. Można do końca jeden punkt. Ile mi zostało do końca punktów? Nie no, sporo. 2, 4, 7. 7 punktów mi zostało do końca, żeby całe drzewko ulepszyć. No nie wiem. Może da się. A ja go minąłem to jeszcze raz. Żeby platynę zdobyć. Kolejne tam 6-7 godzin. Dobra, idziemy. Wejdź do placówki badawczej. Ale tutaj to jest cofanie, nie? A już mi metrów, a nie, pokazuje 113. No to powrót do początku. Dobra, tryb Volta Drovac, okej. Czy znalazłem wszystkie? Tego też nie wiem. Pewnie minąłem. Jest! Kolekcja narzędzi niszczących. Wytwórz wszystkie bronie. Udało się wytworzyć. Czyli nic nie pominąłem. A to jest na... To jest na to. Aha, czyli to jest takie coś. Okej. A te na dole nie mają dodatkowych. Nie mają. Czyli to ma tylko ogień dodatkowy, ten laser i... Ale to może być dobre. To może być niezłe. No, wypróbujemy później. So, this is where you worked? Genetic data processing. Here, my team and I analyzed the results from the experiment.
We tried to assemble the pieces of the code and unlock its secret. Dlaczego to jest ciemno, że nic nie widać? Giną wszystkie detale. This is what I wanted to show you. Z każdym levelem muszę dostosować jasność. To też jest błąd. No dobrze, mam 2 punkty. Jeszcze 5. This is the matrix from which the custodian was born. He is a machine. No, to już jest fajnie zrobione. Całkiem dobrze ono wygląda. We weren't making any progress with the code. We were limited by our own capabilities. The data patterns required simultaneous analysis in a near limitless. To takie zboczenie też. Całą grę analizuje grafikę. To było lepiej, tam gorzej. Ale gra nierówna jest w sensie, no naprawdę, poziomów. Graficznie jest nieraz bardzo dobra, była ta chyba drugi level, początek tam ciekawy, zrobiony. Te pierwsze jednak słabsze były poziomy. I ta przedostatnia, ta czerwona też fajna plansza. Poziom. Energia metakwantowa, dobra. You didn't give him empathy. No. So, how do we destroy him? With this. This place can recompile his matrix into a seed that contains opposite subroutines. Planted in his neural core, it would grow. Wymarzę umysł kustosza. Czyli kustosz będzie bossem. I am activating the recompile sequence. It will take some time, but once it's done, we should have the seed that can destroy the custodian. And how do we get to his neural core? I will explain everything along the way, but we must hurry. Please return to the monolith. When we built the custodian, we started with the most powerful system we had available, tak, teraz which was the core of our taka vessel. Gra, powiedzmy, oceniałem ją na 6+, nie? 7. A nie wiem, w 2000 roku taka historia z taką grafiką to by po prostu urywała głowę. Człowiek się jednak przyzwyczaja już do lepszych grafik, fabuł, animacji, wszystko żeby perfekt był, ale to chyba nigdy nie będzie perfekt, naprawdę. Tyle lat już w grach człowiek widział od, nie wiem, 40 lat. Ewolucja była bardzo duża, ale teraz to jest minimalna, naprawdę. Równie dobrze ta gra mogła wyjść na PS3, by była oczywiście mniejsza rozdzielczość, więcej ząbków, ale technicznie byłaby podobnie. Nie wiem, co zrobić, żeby maksymalnie zwiększyć postęp graficzny. No, oczywiście rozdzielczość i detale się liczą, moim zdaniem. Nie mówiąc o dopracowanej animacji. Ale to potrzebują deweloperzy po prostu bardzo dużo pieniędzy. I ludzi, i zdolnych programistów. I gry coraz droższe są niestety, więc nie ryzykują. I robią po prostu średniaki, które nawet jak się nie zwrócą, to studio nie padnie, bo wydali na nie po prostu, nie wiem, 100 razy mniej niż na gry AAA. Szkoda, kiedyś na Amidze wszystko równo szło. Były trochę lepsze, trochę gorsze, ale 30 tytułów tygodniowo było i każdy był zadowolony. A teraz premiera gry. To jest poprzedzona. Dobra, ja tu mogę przejść, okej. Poprzedzona jest, nie wiem, tysiącami trailerów, różnych zapowiedzi, różnych pokazów. Demo to już na końcu. No ale tak chcą promować, pokazać i tą motoczkę zrobić przez rok, nawet więcej. Od premiery i hype, żeby powstał. I wtedy już przed premierą wiedzą, czy grę kupią, czy nie. Jak dobrze wypromowali, dokładnie tak. Dobra, nie gadajmy o tym, bo to każdy zna. Okej. O jest, bagna, jezioro. Właśnie, mogę się teleportować, świetnie. Czyli gdzie mam się teleportować? Nie wiem. Właśnie, nie doczytałem. Bagna, jezioro, trawiaste równiny i co? Tutaj? Nie wiem. Trawiaste równiny, to był też fajny level. Początek ten, nie? Tak, to było to.
8, dobrze, nawet poszedł, nie? Włókno. A oni nadal nic nie robią? No niech sobie latają. Dobra, no to cofanie jest, nie? Cały czas. Tutaj byłem. Przejdę tu? Przejdę. Tu był ten monolit, tak? No tutaj były te nosorożce. Dobrze, idziemy, dobrze. Bo ich nie ma. A co to, do kolejnego, tak? Nie, nie, w porządku. Dobrze chyba. Pozbieramy jeszcze może. Włókno się zawsze przyda. Tutaj już wiemy, co zrobić. Okej. No ale tu nie byłem. Faktycznie, bo tu był... Mało było tego levelu. Tutaj nie byłem. Dobrze idę, dobrze. Muzyka klimatyczna fajna. Nie mówię, jakby gra naprawdę była kozacka graficznie. Coś jak Gears of War na przykład. Nawet z taką samą grafiką jak z, nie wiem, X. Z tej, nie wiem, Gears of War 4, tak? Trójka nawet, to by było lepsze. Czy to jest gorsze, lepsze niż Gears of War 3, o wiele. No pewnie. Chociaż jest na piątkę. No tutaj będziemy walczyć, dobra. Luzik, mamy was. Jeszcze sporo walki. Dobijemy chyba jeszcze 5 poziomu, nie? Do końca, na pewno. Uda się. Tutaj są. To wypróbujemy. Dobra, trochę za dużo ich. No właśnie. Muszę ich załatwić, muszę. Dobra. Spokój. Tutaj podejdźcie. Rozwalę was ogniem. Proszę podejść. Kurczę, to zamrożenie jest świetne. Dobra, spadać. Tak właśnie ciężko go trafić. Bierz! Dobra. No. Leżą wszyscy. No ale już nie jest tak trudno, no, niż na początku, naprawdę. Na początku to bym rozginął. O kurde, też zginął. Nie no. No właśnie też zginąłem. Jeszcze raz. Tylko powiedział i zginął od wybuchu. Dobra, spokojnie. Jeszcze raz. Powtórka. Czas na wszystko zbierać? Nie, już nie zbieram.
cały czas by ginął. I ginę. Tutaj też. Co ja poszedłem źle? Dobra, to mam, to mam. Tutaj to nie. Kurde, gdzie poszedł? Ty, no gdzie to jest? To jest na dole. Tutaj, tutaj. Czy nie? Cofam się. To nie tu, przecież się cofam. Kurde, co tu jest w ogóle? Nie byłem tu dawno. Może coś jeszcze będzie, no tylko zbiło. Dobra, to jest ten początek. Po co ja tu się cofnąłem? Dobra, na dół. Po co ja tu przyszedłem w ogóle? Chyba, że po... Włókno. No niedaleko do końca, ale jeszcze spokojnie, tu jeszcze na pewno nie w tym odcinku to skończy, tylko w następnym. Teraz są. Teraz są. Tutaj. Ja se poszedłem do góry. Czyli to cofanie, tylko nic nie ma materiału. Dobra, teraz nie mają szans. Ale tu niepotrzebnie chyba z nimi. Ale oni mnie zaatakują sami. Thank you.
To jest bez sensu, że nie można tutaj... No nie można. Teraz go czapnę. To on mnie ciachnie. Co to jest w ogóle? Ja nie mogę stąd wyjść teraz. Dobra, jest. Jeden. Jeszcze jeden. Dobra, on z tyłu ma tą kulę, nie? Dobra. Dosyć. Skan? Nie, zawieszę ciała, dobra. Teraz tak to rozwalę. Dobra, no to miałem, no to... I co tu mają? Nic, zginąłem tylko przez ogień? No super. Ogień znika od razu. Nic nie wypala. No dobra, bo długo, za długo się robi. Dalej. To już widzę. Do ulepszenia sześciany. Jeszcze pięć. Tutaj będzie coś. Pewnie tu przejście jest. Tak? Tak, coraz mniej. Jeszcze się cofnę po ulepszenie drzewka. Trzydzieści trzy, mamy trzy punkty, bardzo ładnie. Jeszcze cztery punkty, no ma do maksa. Dobra, tu nic nie ma. Nic nie ma. No ale później chyba można się cofać do tych rejonów poprzednich przez ten teleport, więc chyba można będzie zdobyć. Spokojnie, na pewno. Podobno łatwa platyna, to się wbije. Trudność chyba 3 na 10. To jest łatwo w miarę. Chociaż nieraz są tak upierdliwe trofea. Tutaj nie, nie. Tu bardzo łatwo wszystko pada. Dobra, ładnie. Co tu mieliście? Mieliście ładnie, dobra, wiedza. O, kolejny. Ulepszenie wolty energii elektrycznej. Wytwarzam. Dobra, czyli to jest... to jest to. No tych dwóch tylko. No ulepszenie to było fajnie. To jest też dobra broń, dobry ma.
z bliskiej odległości ten strzał. Zobaczymy na nich. A jeszcze ich zatruwa. Kurde. Dobra, mamy. Jest nieskończony przeświat trofeum. Aktywuj wszystkie filary. Czyli wszystkie monolity aktywowane. Fajnie. Też żadnego nie ominąłem. Kurczę, cofamy się, rzeczywiście to było. To też było, nie? Tak. Teraz jest aktywne. Nie no, jeszcze końca nie widać. Węzeł jest. Tu spadnę? Nie, tu trzeba chyba. Uda się do węzła przesuwać. No przyudałem się. Nie, tutaj nie. Co jest? Aha. Tak, po tym momencie. Myślałem, że to... No, kustosz, dobra. Ale chyba nie teraz. Jeszcze go nie będzie. Spokojnie. Dobra, wypuścił potwory. Tutaj jeszcze drony są. Dobra, jeszcze drony są. Aha, dobra. Może tak lepiej? Tak jest. Czyli aha, to dron go jakby steruje nim. Dobra, co to za bestia? To jest dobra broń na drony. Całkiem dobra. To jest na ogień? Tak, on jest na ogień. Spalił się. Wezmę to. No. Co teraz? Wszyscy? Kurde, tu dalej są. Otwarte wrota. Zbieramy wszystko. Dobra, tu jest jeszcze. Co tu jest? Dobra. O kurde. No, bijesz mocno. Dawaj dalej. Nie to! To. O. Go zapaliłem, nie? Ale to jest... On jest mocny. Dobra, dostał. Dobra, jeszcze to zbieram na górze. Limiting myself to just the species available on this planet, including my creators. Is the reason why I still haven't been able to unlock the code. But now, with new samples,
I'm so close to achieving my purpose. Dobra, wracam, ale tu jeszcze było przejście jedno. Tak mi się wydaje. No właśnie. Bardzo ładnie. 10%. Dobra, oni byli chyba wszyscy zeskanowani, tak. Wróć do... co, Monoitu, to gdzie? Do początku? Wróć do monolitu. No, tędy. Aha, to było tylko to. Ale 30%, 5 punktów, dobra, super. Zrobi się. Ukryte było. Wracam do monolitu. Tylko którędy, którym wyjściem? Tu? Chyba tak. Nie. Górą muszę chyba, nie? Na górę wejść. Tu jest jakieś przejście? Nie, no tutaj jest bez wyjścia. Muszę tam na górę. No, wchodź na monolit, jak? Aha, tutaj mogłem rzeczywiście. Ta. Wracamy. Ta. Wracamy, ale gdzie? Tutaj, dobra, już myślałem, że wyjścia nie ma. Biorę 5 punktów. No jasne, że tak. I zostanie mi 3 punkty, jeszcze 2 do końca i będzie całe drzewko, ok. Fajnie. 160 metrów. Tu nie byłem. Znaczy byłem, pewnie cofam się. Jeszcze jeden wyskoczył, bo widzę go, tak jest. Ta no, teraz już łatwo jest. Sam początek tylko był trudny. Bez dopakowania. Nie wiem, może tam ominąłem coś. Ale idę już. Dobrze idę. Jak są sześciany, to dobrze. Nic tu nie ma. Nic, nie tędy. Dobre. Ale sześciany zebrałem. Dobra, fajnie. Teraz cofamy się. To jest tutaj.
Góra. Ja tu się cofam. W którą to stronę idzie? Tutaj idzie, kurde, ale cofam się. Dobra, porządek, tędy. No, tutaj właśnie byliśmy. Dobra, to są oni. Chyba go spali, nie? Yeti jeszcze. Jeszcze Yeti. Dobra, Yeti. Spróbujemy cię z tym. Dasz radę? Nie, tutaj ogień trzyma. O, jeszcze tak zrobiłem. Kurde, też słaby ogień. On tylko punkt ma. Yeti. Kurde, tu nie mam broni. Dobra, tym. No. Koniec. Nie, to nie jest Yeti. To jest ten inny. Podobny. No i co mam iść tutaj? Gdzie mam ten? Tu pokazuję, bo ja nie wiem, czy z tej strony cofnąć się. Chyba tak. Dobra, tak. Why not just resurrect your people? Our physiology is more complex than yours. We can't replicate our... No, możecie dać monolit. I see. Just lesser creatures then, like us. Bo nie mam. You're not lesser, Kate. If anything, you've showed me how resourceful and capable your kind is. But you're also very young as a species. Still simpler, but not less worthy. Dobra, mamy monolit. Odpoczniemy. Do przodu. 90 metrów, 80. To już końcówka. Szczątki cielska. A, to był początek, tak. No dobra, 3 minuty nagrania. Tam dojdziemy trochę. Żeby być bliżej. No muszę się przenieść, tak? Tak. Teraz gdzie? Jezioro? To jest zaliczone. Aha.
nad jezioro. Zobaczymy. Czyli pierwszą zaliczyłem. Aha, rozumiem. Pierwszą tą powtórkę. A tu? No tutaj też nie byłem. Mamy już te punkty. Dobra, spokojnie. 100 metrów. Okej, okay, super. Jest dobrze. Idziemy bardzo dobrze. Tak, tutaj mnie zabijali. Wyskoczą. A, jak to? Jak zwykle. Prawdziwy Yeti teraz. Co? Dobra, spoko. No nic, dobrze, w porządku. Więc zapraszam na następny. Od monolitu zaczniemy niedaleko. No i będziemy lecieć w następnym odcinku. Już chyba do końca, albo jeszcze jeden, nie wiem. Ale właśnie od tego momentu. Serdecznie zapraszam do następnego. Hej!